Po Galii MMA w Stargardzie Szczecińskim jest z nami Sebastian Romanowski. Cześć Sobek. No siemka. No to powiedz przede wszystkim, jak ci się walczyło, bo tutaj dużo osób chyba przyszło, głównie dla tych lokalnych zawodników, których było sporo, a ty miałeś największy doping ze wszystkich i taką byłeś, no, gwiazdą dzisiejszego wieczoru. No w końcu u siebie i publiczność naprawdę mile mnie zaskoczyła, był bardzo głośny doping, dodawało bardzo dużo siły, no i spodziewałem się zawodnika strony właśnie tych akcji, co praktycznie cały czas zadawał, lewy, prawy, prosty, starałem się unikać tego prawego, jego mocniejszej strony, no i w parterze też udawało się kontrolować, więc jestem zadowolony. Tutaj sporo osób przewidywało, że to się skończy znacznie szybciej. Ciebie zaskoczył czymś ten rywal? Znaczy, czy ja wiem, nie zaskoczył mnie, bo oglądałem jego walki, to wiedziałem, że nie ma parteru w ogóle i no nie zaskoczył mnie niczym. Ale był bardzo śliski w tym parterze i ciężko mi było cokolwiek zapiąć, bo wskoczyłem w gilotynę, czułem, że jest bardzo mocno wyślizgnęła się ta głowa i nie dało rady zapiąć. Walka skończyła się przerwaniem przez jego, poddaniem przez jego narożnik, oni rzucili ręcznik, tam zostały 3 minuty do końca. Z twojej perspektywy, bo byłeś najbliżej i to ty zadawałeś te obrażenia, to czy rzeczywiście czułeś, że twój rywal nie byłby w stanie kontynuować tej walki? Właśnie widziałem jego niechęć w oczach, że strasznie osłabł już w drugiej rundzie i widziałem tą niechęć i chciałem się właśnie coraz większą presję wywierać. Co teraz z tobą, bo coraz częściej się mówi o tobie w kontekście walk dla jednej z dwóch największych polskich organizacji. Kiedy się ciebie doczekamy w tym większym polskim MMA? Mam nadzieję, że jak najszybciej, że jakiś będzie kontrakt, bo bardzo bym chciał się pokazać w tych większych organizacjach i żeby coś wyszło z tego MMA. Tutaj do Stargardu przyjechał Anzor Ażijew, to zamieniliście kilka słów? Jak jeszcze raz? Anzor Ażijew przyjechał tutaj do Stargardu na galę, to czy zamieniliście kilka słów z najwyżej notowanym polskim piórkowym? No tak, tylko powodzenia, niepowodzenia, piąteczki sobie przybiliśmy, bo jesteśmy tam na szczycie naszej kategorii, no i darzymy się wielkim szacunkiem, nie? A jak przyjdzie walczyć, to oczywiście się zgodzę. Chciałbyś się zmierzyć z Anzorem? Tak, oczywiście. Ponieważ jest uważany za najlepszego zawodnika w Polsce, a chce się mierzyć z najlepszymi. Dobra, dziękuję ci. Z wywiadu na wywiad jesteś coraz lepszy, możesz się już przestać stresować. Dzięki wielkie za wywiad, gratuluję i powodzenia w kolejnych walkach. Dziękuję bardzo, dziękuję.